Siemaneczko, dacie bardzo serdecznie na moim kanale. Tutaj Reczek i zapraszam was na hol świąteczny. Słuchajcie, długo miałam w planach nagrania tego hola, ale to cały czas przekładałam. Wreszcie miałam problemy różne. Musiałam jechać do szpitala, załatwić parę spraw i kombo, dlatego vlogmasów nie ma na moim kanale. No cóż, niestety, ale wrócę do vlogmasów, spokojnie. Teraz chciałam pokazać, zaprezentować wam ciuchy, które sobie kupiłem ostatnio na vlogmasie wstecz. Czyli jak byłem w Galerii Bałtyckiej. Między innymi są to zakupy z Reserve i z New Yorkera. Są też również inne zakupy, ale to są zakupy świąteczne, prezentowe. Nie chcę ich wrzucać jeszcze po prostu przed świętami. Myślę, że jak 24 będę wrzucał film na YouTube. 25 vlogmasa, bo już wracam do vlogmasów. I jak wrzucę po prostu 25 grudnia, to już wam pokażę, co konkretnie kupiłem i co dla kogo. Prawdopodobnie też go teraz nagram, tylko po prostu wam go nie wrzucę. Nagram tak osobny film, żeby się nie pomylić w razie czego. Słuchajcie, tak, zrobiłem sobie małe zakupy, troszkę wydałem, nie powiem, że nie, troszkę pieniędzy został wydany, ale to były zakupy takie, które mi się marzyło od 2 lat. Ze względu na to, że nie robiłem nigdy zakupów takich świątecznych, ciuchów świątecznych, nie miałem żadnych sweterków, koszuli, no po prostu nic nie miałem takiego świątecznego, bo nie wiem, czy pamiętacie, mam tą koszulę, co dostałem w zeszłym roku, na filmie było, co dostałem na święta, coś takiego, i właśnie dostałem tą koszulę. Nie wiem, czy pamiętacie, ona była wtedy brudna, takie przypoły mały. Dlatego ją ubrałam ze sobą, mówię, że będzie może jakoś tak trochę klimatycznie. Ogólnie obok mnie jest choinka, u góry są światełka, jest klimatycznie, więc czuję klimat świąt powoli. A ja co? Bez zbędnej gadaniny, no bo gadamy już prawie 2 minutki. Przejdziemy do ciuchów, które kupiłem w Reserve. Zacznijmy sobie od Reserve, dobrze? Może zacznijmy już tak spokojniej po prostu od koszuli, który kupiłem sobie w Reserve. To jest zwykła koszula, taka trochę prześwitująca, jak teraz właśnie na nią patrzę, jest to zwykła koszula, koszulka bardziej, nie? Bluzka, koszula. Słuchajcie, jest ona w takie, ja bym to nazwał takie jakby choineczki, takie ręcznie jakby zrobione, narysowane myślę. Takie fajne, wiecie co, spodobały mi się. Ja tak naprawdę pierwszy szukałem sobie ciuchów, które były w moim rozmiarze. Bo wiecie, ja jestem tutaj troszkę, tu troszkę. No i musiałem znaleźć sobie takie odpowiednie ciuchy. Trochę przymierzałem, trochę dużo ciuchów. Może z 15 ciuchów przymierzałem. I potem wiecie, czy kolorowo pasuje do mnie i tak dalej. No i jedne z nich to są po prostu taka zwykła koszula. Jak możecie ją zobaczyć. Ta koszulka... tak w dotyku jest ocieplająca, więc na pewno posiada w sobie poliester, na pewno jest też z bawełny, bo cała z poliesteru wątpię, żeby była, myślę, że jakieś tam 60% miałaby na pewno ma bawełny i 40% poliesteru, więc myślę, że całkiem dobrze, mimo że będzie trochę ogrzewa, wiadomo, poliester jest dość ciepłym materiałem, ale za to, że jest prześwitujące, to decyduje po prostu o tym bawełna. Bluzka kosztowała 39,99, więc myślę, że wcale aż taka droga nie była. U góry macie kod, który możecie sobie chyba wpisać w Reserve w internecie albo przy kasie, żebyście chcieli mieć również taką, to tutaj u góry, pod tym powyżej kodu, jest po prostu ten indeks, czy jak zwał, tak zwał. Dobra. Następną rzeczą jest to taki komplet, ze względu na to, że jest to piżama, są spodnie, spodenki do piżamy i strój, bluzka po prostu od piżamy. Słuchajcie, bluzka wygląda prześlicznie. Jezu, jak zobaczyłem, to mówiłem, ja muszę tu mieć, ale co to jest w ogóle, muszę tu mieć? Ale co to jest? Patrzę, czy tam piżama, piżama świąteczna jak najbardziej się przyda. Słuchajcie, wygląda ona przepięknie. Rysunek jest fenomenalnie zrobiony, wygląda prześlicznie. Taki po prostu sobie ten ludzik, taki piernikowy jakby. Wygląda ślicznie. Naprawdę jestem pod wrażeniem tego obrazka, tego ludzika. I słuchajcie, też posiada na pewno więcej bawełny, to znaczy, że jest bardziej prześwitujące. I z tego co czytałem, bo zazwyczaj jak kupuję produkty, to czytam, jaką mam w sobie skład, to miały 7% poliesteru, więc aż tak grzać mi nie będzie, ale na pewno jest prześwitujące, na pewno będzie, po prostu będzie, jakby to będzie taka wentylacja, takie po prostu,
Powietrze będzie tak dociągało do tej bluzeczki i do tego mamy spodnie. Spodnie takie trochę inaczej, bo takie w kratkę, ale też takie typowo bardziej świąteczne, również prześwitująca, więc tak samo jak bluzka posiada 93% bawełny i reszta jest poliesteru, więc jest całkiem spoko. Taka kratka, nie wiem, tak szczerze na początku się zastanawiałem, mówię, bluzka fajna, ale spodenki w kratkę, ale mówię, będzie czuć po prostu klimat świąt, więc jest nice, mogą być, czemu by nie, pewnie, że tak. Od piżamy metkę już urwałem, ze względu, że chciałem sobie przymierzyć w domu już na spokojnie, czy jest dobrze, w razie czego wiadomo, mógłbym to zwrócić z powrotem do Rize w moim mieście. I piżama sama w sobie była nawet ciutek droga, bo piżamę za 80 zł to wątpię, żebym dał. No ale cóż, jeżeli świąteczny klimacik mam poczuć, no to czemu by nie? Tu u góry, mam nadzieję, że jest to widoczne, jest ten indeks, którym prawdopodobnie, tak mi się wydaje, możecie sobie wyszukać w internecie właśnie tego produktu, nie? I fajne było też do tego, bardzo mi się to spodobało, ten Merry Christmas. Niby takie małe coś, ale słuchajcie, fajnie to wygląda, przepięknie. Mnie cieszą po prostu takie małe rzeczy, takie drobnostki, które są po prostu dodatkiem do całości naszych zakupów. Dobrze. Okej, okay, następną rzeczą jest to taka duża, no duża, bo duża, wiadomo czemu, ale prześliczna, przepiękna koszula świąteczna. Czekajcie, ja bym powinien mieć to w ogóle zapięte. Czemu to nie jest zapięte, ja się pytam. Tutaj. I tutaj, i mamy zapięte, i słuchajcie, to wygląda prześlicznie, słuchajcie, jak ja spojrzałem na tą koszulę, to wyglądało cudownie, normalnie, śliczne, cudo, patrzcie, jakie wzorki w ogóle, te pierniczki, te ludziki, ślicznie to wygląda, to jest typowo świąteczna właśnie koszula, wygląda przecudnie, na mnie też dobrze leży. I słuchajcie, kosztowała ona 69,99, w ogóle jest pod tym jest jakaś cena, więc prawdopodobnie była wcześniej droższa. Nie mogę jakoś sobie tu zobaczyć, nie da się sobie spojrzeć. Mają naklejone jakby ceny na cenę, więc może była droższa. 69,99, pokazuję wam ze względu na to, że jeżeli byście chcieli kupić taką koszulę, no to u góry mamy indeks. Słuchajcie, dzisiaj jestem przy takim świetle, a nie przy innym, ze względu na to, że nie mam jak w innych klimatach nagrywać, dlatego tak to dzisiaj się nagrywa. Dobra, okej. Okay. Piękna koszula, przepiękna, słuchajcie, jest ocieplająca, więc na pewno zawiera, bo... Jak mówiłem, jak kupuję produkt, to czytam, jaki ma skład i co, i na pewno zawiera połowy poliesteru i połowy bawełny. Z tego co pamiętam, ta koszula tak właśnie miała. Najwyżej palnąłem gafę i trudno. Dobra. I teraz zacznie się coś, czego się nie spodziewałem, że kupiłem, czy chciałem kupić, ale nie akurat taki wzór, ale normalnie tak mi się spodobało, zaraz wam pokażę. Jeden z przepięknych bluz, kiedykolwiek widziałem, kiedykolwiek mi się śniły, jest to ta bluza prześliczna. Prześliczna. Po prostu prześliczna. Patrzcie. Wielka, że wielka, ale jaka cudowna. Piękny kolor, bardzo do mnie nawet pasuje, jak ubierałam na to, słuchajcie, cudowna. Cieplutka, na bardzo mocne zimowe dni, jest normalnie cudem wszystkiego. Ja tak się zakochałam w tej bluzie, naprawdę, ja będę chyba ubierał przez cały styczeń, naprawdę jest przepiękna. I te świąteczne taki akcent jest prześliczny, naprawdę prześliczny jest. Jeżeli będę miał chwilę i będę miał wolną chwilę w domu, naprawdę lookbooka, czy nawet zdjęcie na Instagram, wam, że to jest przepiękne. Kny, naprawdę. I jest bardzo długa. I zawzięła sobie akryl. Akryl to jest... Akryl, o jeden, dobrze się nie mylę. Tak to się nazywa. W ogóle... A produkty, które zawierają w sobie akryl, to są takie produkty, które według mnie są bardziej chyba dopracowane. Tak mi się wydaje, bo to jest tak jakby ktoś robił na drutach. I to dość ślicznie wygląda. Zobaczcie w środku. O, środek tak wygląda. Słuchajcie. Zobaczcie na te drobne nici, widzicie? Przepięknie to wygląda. To naprawdę wygląda, jakby ktoś nad tym robił paręnaście godzin. Pewnie to robiły maszyny, ale naprawdę wygląda to przecudownie. Jezu. A szczerze mówiąc, cena nawet droga nie była.
bo myślałam, że wydał na to 120-130, a tak naprawdę 90 zł. No, droga to sprawa dyskusyjna, tak? No, każdego stać, każdy ma inny portfel, tak? Ale no, według mnie za taką bluzę naprawdę sam bym dał tyle pieniędzy. Znaczy, sam dałem, tak? Bo to wszystko z moich pieniędzy szło, tak? Osoba pracująca i tak dalej, zarabiam, więc mam pieniążki, żeby mieć na swoje różne widzimisię. To mogę sobie pozwolić chociaż raz na rok naprawdę kupić sobie coś szałowego na święta. Ostatnią rzeczą z rezerw jest również bluza. Bluza jest całkiem inna od tej bluzy, co widzieliście przed chwilą, ze względu na to, że ona jest bardzo ciepła w środku i jest wykonana z bawełny i z poliesteru. Jest to bluza... zielona, naprawdę długo się zastanawiałam, znaczy długo, na vlogmasie się wyglądało to chwilę, ale potem mi się, kurczę, zielona do mnie pasuje. Przymierzałam to jeszcze raz i stwierdziłem, dobra, trzeba będzie dokupić do tego spodnie, które kupiłem w New Yorkerze i równo do tych niebieskich spodni będzie pewnie pasować, ale to za chwilkę. Pierw mówmy o tej bluzie. Bluza jest oczywiście w te takie laseczki świąteczne, te co są takie, ciężkie, nie pamiętam dokładnie nazwy, ale takie laseczki. O, ja mam taką tu, o, na choince. Taka laseczka. Tylko wiadomo, czerwieniutka, nie? O, takie laseczki, tylko że tu są czerwone. Naprawdę klimat świąt oddany. Przepięknie. Długa jest, ciepła. Bo już w niej chodziłem parę godzin? Parę godzin, po prostu, żeby przyzwyczaić się do materiału. I słuchajcie, wygląda ona bosko, nie do, że się wygodnie w niej chodzi, fakt faktem grzeje. To mogę polecić czystym sercem ten produkt, jak wszystkie moje ciuchy, które dzisiaj kupiłem, bo naprawdę są według mnie dobrze wykonane. Metko, gdzie jesteś? Halo? Metki nie ma. Co teraz? Nie ma metki na produkcie. O nie. Niedobrze, ale myślę, że coś koło 90 zł ona kosztowała. Jeżeli znajdę gdzieś metkę, to dam wam tutaj prosto ten indeks, żebyście mieli w razie coś, jakby ktoś chciał sobie kupić właśnie w rezerw. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy jeszcze są. Ja je kupowałam, jak widzieliście, chyba 12 grudnia, więc trochę czasu minęło. Więc no nie wiem, możecie zobaczyć, ja to daję wam indeks, żebyście mieli w razie czego do zakupienia. I myślę, że około 90-80 zł. Myślę, że 89-99, jak ta niebieska kosztowała. Słuchajcie, do tego wszystkiego, jak wspomniałam, w New Yorkerze również zrobiłem zakupki. Są to dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, to jest taka, pierwszą rzeczą jest taka większa rzecz po prostu. Są to spodnie. Spodnie, które się nie spodziewałam, że kiedykolwiek kupię. Jak przyjechałam do domu, moja mama spojrzała, coś ty kupił? Będziesz w tym chodził? Mówię, no będę w tym chodził, tak? Ale boję się je ubrać, bo to są po prostu biało-szare spodnie. Słuchajcie, bardzo jasne spodnie, znaczy spodnie dresy bardziej to są, tak? Ale słuchajcie, ze ściągaczami na dole. Mamy tutaj ściągacze. I słuchajcie, jak ubrałam je, fakt, muszę je trochę podwinąć, no bo one są trochę dla mnie za długie, ale ja jestem po prostu taki mały człowiek chyba. Słuchajcie, są nie dość, że wygodne w chodzeniu, to trochę ocieplane. Faktem jest bawełna, bo prześwituje i na pewno posiada w sobie, nie wiem, może jest takie 30% bawełna, a reszta to jest poliester. Jest taka ocieplana, taka milutka w dotyku, że no naprawdę fajna jest. I z tyłu ma taką kieszoneczkę. Mhm. Myślę, że spoko w sam raz do pracy czy na wyjście do miasta też będzie spoko. Słuchajcie, cena jak na New Yorker i w ogóle jak taka ściówka typowo. 44,95. Już wam pokazuję. Polskie mamy tu. I słuchajcie, 44,95, 45 zł za dresy, gdzie tak naprawdę w kropie bym kupił za dobre 80 zł czy 70, to naprawdę cena była bardzo korzystna. I cóż, doszliśmy do prawie końca filmiku, ze względu na to, że została nam ostatnia rzecz, którą sobie kupiłem również w New Yorkerze. Jest to komin. Słuchajcie, jest to komin, który był sprzedany ze względu na to, że jest gdzieś uszkodzony. Ja nie widzę tych uszkodzeń, mi się wydaje, że takie falbanki nawet fajnie dodają klimatu. Jest to, słuchajcie, między innymi szalik. Szalik, komin, jak zwał, tak zwał, słuchajcie, duży kominek. Słuchajcie, względu na to, że ja miałam taki szalik, ale gdzieś go zgubiłem. Wtedy miałam taką apaszkę, to się nazywa, chyba. Taki cieniutki szaliczek, a teraz wiedziałem, dobra, kupimy sobie porządny szalik, taki komin. Słuchajcie, bardzo fajnie się w nim prezentuje. Byście patrzyli i fajnie to nawet wygląda, jak mam taki kominek, taki duży. Elegancko. I słuchajcie, no cena była naprawdę
tania, bo ja chciałam kupić freezer. Freezer kosztowała prawie 50 zł, a tutaj mamy z przeceny na 24,95, jak tutaj możemy zajrzeć u góry, była ona za 45 zł i przecenili ją za 24,95, czyli 25 zł. Słuchajcie, cena za komin tania, według mnie naprawdę tania i również posiada tak samo jak nasza bluza, posiada 100% akrylu, no bo to nawet widać, że to wygląda, jakby to było ręcznie robione. Spójrzcie na na to zrobienie. Normalnie to wygląda, jakby ktoś to ręcznie zrobił. Faktem, zobaczcie. To wygląda, jakby nie było coś dokończone. Ale szczerze mówiąc, mi się wydaje, że to tak trochę dodaje tego uroku. A tak naprawdę, jak ktoś tak zrobi i tak, czy ktoś będzie się przyglądał, czy końcówki są dobrze zrobione? No nie, no. Nosisz, to nosisz, tak? Według mnie jest całkiem spoko. Słuchajcie, to było wszystko na dzisiaj. Ogólnie zakupy zostały zrobione w Rizew i New Yorkerze. Co mogę powiedzieć? Słuchajcie, bardzo mi się spodobały rzeczy, dlatego kupiłem trochę ich więcej. Nie oszczędzałem sobie, mówię, kupię, bo nie mam. Wydałem trochę pieniędzy, zgadzam się z tym. Zaraz będzie, skąd masz na to pieniądze? Jestem osobą pracującą i rozwijającą się na YouTubie. Robię dwie rzeczy. Zajmuję się YouTubem, nagrywaniem i pracuję, tak? Ostatnio nagrywek nie było ze względu na to, że miałem różne problemy, no ale mniejsza z tym. Słuchajcie, jeżeli wam się haul świąteczny wam się bardzo spodobał, dajcie łapeczkę w górę i no nie wiem, może jakiś lookbook się pojawi, ja coś się postaram, chociaż będzie ciężko ze względu na to, że coraz mniej będę miał takich warunków do nagrywania vlogów, vlogmasów, ale coś się postaram, żeby może coś się jednak pokazało na kanale. Dobra, trzymajcie się, do zobaczenia, bajo, piąteczka, żegnam się z wami, do zobaczenia w następnym filmiku.